Nic. I jak to nie? Jak to? A nie, masz dużego. A czy pomyślałaś? Rzucając dużego. Zajem, a to, że muszę ściągnąć spodnie i sobie kolano sprawdzić. Idziemy do góry? Że nie spodziewałam się, że ktoś wywrze na mnie taki mocny wpływ jak Natalia. Szczerze mówiąc, nigdy nie poznałam takiej osoby, takiej kobiety. Miałam ciężki tydzień. Czemu? Mały Mikosław, jak to mówię. Rusz tu czasem głową. Nie? Bo Kamil i Dawid? Kontuzja jest dopiero... Bo Kamil. To jest kontuzja. Pięciu. Czyż wy się lubicie? No, ale ty jesteś osobą sporną w tej sytuacji. Widzę, że Kamil gdzieś tam, jak najbardziej gdzieś tam, jeżeli chodzi o Ewę, ma, że tak to nazwę, maślane oczy, więc też nie chciałabym ranić, powiedzmy, w żadnym stopniu Kamila, bo on jest też osobą, którą bardzo lubię, więc nie chciałabym, żeby były po prostu niepotrzebne zgrzyty tutaj z tytułu tego, że nie wiem, jakieś romanse są. Bez powodu też nie było mowy o trójkącie. 1, 2, 3, 4, 5. Tak? Znowu mam rację, wyrzuciłam. Nie do końca to wiem akurat, że woli mnie od Kamila. Są sytuacje, w której gdzieś tam właśnie mówi, że ją tam, nie wiem, że ma mętlik w głowie przeze mnie albo coś. Ale z Kamilem też jest blisko i ja nie lubię takich sytuacji. Po prostu wolę, żeby było jasne i klarowne, a nie, że my się będziemy teraz jeszcze może z Kamilem kłócić albo nie wiadomo co, albo rywalizować, bo ja nie chcę czegoś takiego. Para dwójek i czwórek. Jeżeli bym miała grać w tą grę, to uwierz mi, że... Śmieję się przecież. To uwierz mi, że prawdopodobnie w czwartek to już byś była zbałamucona. 1, 2, 3. Pewna siebie jesteś, dwie pary. Nie, ja wiem, że potrafię kogoś skrzywdzić po prostu. Jakbym musiała się mocno postarać, to mogłabym skrzywdzić, a nie chcę tego po prostu robić. To ciekawie, że na siebie trafiłyśmy. Bo ja też jestem całkiem dobra w krzywdzeniu ludzi. Tak? Mm. 30. Full.